Dobry wieczór, witamy osoby, które są z nami na Click Meeting. Ja właśnie udostępniam transmisję również na Facebooka, na którym też będziemy obecni, tak, więc z tymi Państwem, którzy są na Facebooku, z Wami też się już możemy witać. W dobie multimediów, online'ów, wszechobecnych, tak jesteśmy w stanie prowadzić i tu, tak więc to bardzo się chwali. Witam Was bardzo serdecznie na ostatnim, do tej kamery będę mówił, dwa monitory, wiecie, webinary o tym, jak pracować na dwóch monitorach, więc to też robię. Pozdrawiamy Dawida Łasińskiego, który między innymi właśnie o tym też miał webinar. Słuchajcie, moi drodzy, więc witam Was bardzo serdecznie na ostatnim webinarze w tym roku. Webinarze numer, słuchajcie, 39. Ja tak specjalnie powiem, webinarze numer 39, ponieważ aż 39 webinarów udało mi się w tym roku, słuchajcie, z naszymi prelegentami zorganizować. I mam dla Was taką pewną niespodziankę dzisiaj, zanim oddam głos naszemu gościowi Dariuszowi Nowakowi, który będzie troszeczkę tradycyjnie, idą święta i jest Darek, pojawia się z kanwą, a to dlatego, że Darek jest naszym nadwornym, naczelnym grafikiem, fotografem, specjalistą od wszystkiego, co jest związane chociażby z takimi wizualnymi sztukami. Ale słuchajcie, zanim do tego dotrę, chciałem się troszeczkę tak się, powiedzmy, może nie pochwalić, ale podsumować. Słuchajcie, 39 darmowych webinarów, to jest rok 2020 w liczbach, mentorowe inspiracje, 25 prelegentów, nie zliczaliśmy tak naprawdę, ale tysiące uczestników, którzy oglądali nas na żywo, a później oglądali nagrania i wydane certyfikaty również w tysiącach. Z tego miejsca przed świętami chciałem podziękować i życzyć wszystkim naszym prelegentom, którzy nas oglądają lub będą jeszcze oglądali, zdrowych i wesołych świąt, a dla Was mam taką niespodziankę, słuchajcie, wstawiam Wam to też na czat, ponieważ przygotowałem taką króciutką tablicę, dosłownie, słuchajcie, trzy slajdy, gdzie te wszystkie webinary mamy ładnie podsumowane. Na takim timeline'ie zobaczycie sobie, jakie tematy były w tym roku i co ciekawe, jak już odpoczniecie, czy będziecie najedzeni po świętach, w te ferie będzie Wam się nudzić, to zamiast oglądać TVP Szkoła, czy cokolwiek to TVP nam szykuje, zawsze możecie wrócić do tego geniali, wybrać sobie temat, który Wam pasuje, wystarczy kliknąć, słuchajcie, na pineskę przy temacie i przenieść się z powrotem do mentorowych inspiracji i obejrzeć ponownie nagranie. Tam będzie też notabene nagranie z dzisiejszego wieczora. To była i jedna rzecz. Jeszcze przepraszam, Darek, jeszcze jedną rzecz chciałem szybko powiedzieć. Ja czekam. Tak, już oddaję go. Słuchajcie, tak na początku będę wspominał też o tym później. Nasz partner technologiczny, czyli mentor systemy audiowizualne, słuchajcie, zorganizował fajny konkurs. Ja sam planuję wystartować. Pewnie mi nie dadzą nagrody, bo powiedzą nie, bo ty masz znajomości, to zaraz będzie, ale Was zachęcam. Ja swoje zdjęcie i tak wrzucę. Konkurs taki świąteczny, słuchajcie, który między innymi wymyśliłem. Pokażcie nam, jak, słuchajcie, korzystacie aktywnie z najnowszych technologii w trakcie przygotowania się do świąt Bożego Narodzenia. Słuchajcie, może być to chociażby jakaś potrawa pieczona w Thermomixie lub innym miksie, oczywiście nie mówiąc o jednej marce, mamy Lidlomiksy, Thermomixy, Biedromiksy i inne miksy, może być to chociażby na przykład macie jakieś inteligentne sterowanie oświetleniem na choince LED-owym zamontowane, a być może, słuchajcie, w trakcie gotowania bigosu korzystacie z przepisów kuchnia Lidla lub coś innego i ten tablet gdzieś tam nad kuchenką położony, albo tak jak u mnie często jak gotuję, to mam położony komputer na ekspresie do kawy i sobie wtedy ściągam na przykład, tak, bo my faceci jednak potrzebujemy instrukcji. Nie wiem, Darek, jak ty, czy ty gotujesz, czy nie? Ja, jeżeli gotuję, to muszę mieć tak krok po kroku rozpisany tak naprawdę. Ja powiem tak, wiesz co, dyplomatycznie, bo moja małżonka jest niedaleko, w tej funkcji się zmieniamy, kto jak ma czas, to tak gotuje. Rozumiem, czyli Darek robi, ty robisz herbatę, małżonka robi resztę. Wszyscy już w takim oczkaju wiedzą, tak więc słuchajcie, ja Wam podsyłam tu na Click Meetingu namiar na Facebooka mentora, tam jest
dosłownie 9 godzin temu opublikowany post, jest też regulamin, pod tym postem trzeba wrzucić, słuchajcie, albo zdjęcie, albo filmik lub krótki opis, jak te nowe technologie wykorzystujecie. A ponieważ mamy dzisiaj o kręceniu filmików, to się naprawdę świetnie składa, bo chociażby ten tutorial, który pokaże Darek Wam dzisiaj, być może pomoże Wam wygrać 3 nagrody, 3 super zestawy gadżetów od mentora. Sam przyznaję się, że nie wiem, co jest w tych zestawach, ale tak jak pamiętam, zestawy gadżetowe, mentorowe zawsze naprawdę były fajne i na pewno znajdzie się tam jakaś nowa technologia. To na bank. Tak więc nie przedłużając, pewnie o tym jeszcze wspomnę na koniec, zachęcając Wam, przypominając, zaraz Wam podsyłam też link do tego, o czym mówiłem, czyli do tego Geniali, a już zostawiam Was w rękach Darka i zapraszam na dzisiejszy wieczór. Ja sobie na ściągawkę filmowe, wspomnienia w kanwie zatrzymane, bo tak to się ładnie nazywa. Dziękuję, tak, Darek, oddaję głos. Tytuł brzmi poetycko i artystycznie, troszkę trwało, żebyśmy go wymyślili. Słuchajcie, cześć oficjalna, witam serdecznie w tym przedświątecznym okresie. 21 grudnia to jest taki moment, gdzie na pewno wszyscy jesteście mocno zaangażowani w pomoc i organizację i przygotowywanie świąt, ale pozwoliliśmy sobie tutaj właśnie z mentorem i z fundacją zabrać Wam tą godzinkę, no może troszeczkę więcej, na to, żebyście w sposób bardzo ciekawy, interaktywny i na pewno, który będzie Wam pomagał nie tylko w pracy pedagogicznej, ale także w takich domowych pamiątkach, przygotować filmik. Słuchajcie, ja zrobiłem i przygotowałem taki filmik, mam nadzieję, że jak udostępnię ekran, to go zobaczymy sobie na YouTube. Wstawiłem tutaj go na YouTube, żebyście zobaczyli. To jest krótki filmik, to jest minuta 26. On został zrobiony właśnie na potrzeby dzisiejszego webinaru. Ja link wkleję tutaj do czatu, a już udostępnię ekran, żebyście widzieli. Mam nadzieję, że nie będzie się zacinał. Jak to wszystko wygląda. Tak się prezentuje ten filmik, który został przygotowany na webinarium. Dobrze, Darek, ja tylko dodam link, który podesłałeś tutaj, Państwo zgłaszają, także nie otwiera się, bo masz ustawienie jako film prywatny, więc ewentualnie musisz dać każdy mający dostęp z linkiem. Później, Darek, to zapewne wyedytujesz, tak? Tak, tak. Słuchajcie, wszystko, co zostało zrobione w tym filmie, było z wykorzystaniem Canvy, czyli tego oprogramowania, tego portalu, serwis, który mamy po zarejestrowaniu się albo przez Facebooka, albo konto Gmail. Jeżeli osoby, które zauważyły, że pewnych przejść tych transmisji między jednym filmem, nakładanie się, a drugiego, takiego blurowania nie ma, to ze względu na to, że Canva postanowiła też na
prostotę montowania i na szybkość. Jeżeli chcemy się zawodowo zajmować montowaniem filmu, no to musimy zacząć pracować w specjalnie dedykowanym programie do montowania filmów. Natomiast na potrzeby edukacyjne i na potrzeby domowego filmowania i próby, jak to nam wszystko wychodzi, taka funkcja w Canvie jest bardzo fajna. Dlaczego tam się czasem jest tak, że ten obraz się trzęsie? Otóż wszystko było filmowane tak zwane z ręki, czyli za pomocą telefonu, najzwyklejszego smartfona. Nie używałem gimbala, aby pokazać, że no nie każdy może tego gimbala ma, nie każdy ma możliwość. No podejrzewam, że część nauczycieli zainwestowała te pieniądze od naszego ministra i może tam gdzieś ten gimbal się znajdzie, ale to też chciałem wam pokazać, że takie filmiki montujemy za pomocą tego telefonu, który mamy cały czas przy sobie. Cały czas robimy zdjęcia, ciągle coś nagrywamy i bardzo ważna techniczna rzecz, zanim przejdziemy jeszcze do montowania. Słuchajcie, starajcie się nagrywać swoje filmy nie w pionie telefonem, lecz w poziomie. Zobaczycie przy montażu, że jest to dość ważne, żeby jeżeli kręcimy filmiki, to w poziomie. Ułatwia to montaż, lepiej nasz obraz lepiej wygląda, mamy lepsze kadry. Także jeżeli już zajmujecie się i chcecie filmować i potem będziecie to montować, to pamiętajcie o tym, żeby w poziomie trzymać swój aparat. Darek, jeżeli mogę, ja bym tu chciał potwierdzić, naprawdę Darek, przychylałem się do tej prośby i do tego, co mówi Darek, potwierdzam w 100%. U mnie powiem taki przykład, za chwilę zamykałem z powrotem wszystkie siłownie i tak dalej. Słuchajcie, u mnie jest taka siłownia, która ma teraz projekt taki lokalny, żeby jednak promować tą ten fitness i sport przez internet i oni robią codziennie darmowe treningi i wszystko jest świetnie, ale oni jak filmują te swoje treningi dla ludzi, trzymają telefon tak. I strasznie mnie to drażni, bo jak patrzymy naprawdę, słuchajcie, na tych naszych komputerach, to ten obraz w pionie zajmuje 1/3 tego ekranu, tak? Wystarczyłoby rzeczywiście przekręcić ten obraz tak i wtedy mamy, tak jak w filmie kinowym, zupełnie inny obraz, tak więc tu Darek jak najbardziej podpisuje się, jak to mawiam, obiema ręcema pod tym, tak, że trzymamy ten aparat właśnie w poziomie. Tak, jest to. Zresztą jeżeli są w pionie, to potem są te takie, na niektórych filmach na Facebooku widzimy powielenie tego, co jest puszczane, tylko tak rozmyte, takie zblurowane. Kolejna ważna rzecz, jeśli chodzi o nagrywanie filmów z naszego smartfona. Jeżeli włączycie w opcję film, to ustawcie sobie ustawienia, żeby to była jak najwyższa jakość filmowania. Nasze smartfony już naprawdę są na bardzo wysokim poziomie, jeśli chodzi o rozdzielczość i jakość, a ułatwi to później prezentowanie materiałów, jeśli chcemy, będziemy się chcieli nimi pochwalić, na przykład na świetnym mentorowym monitorze, nie wiem, 30-40-calowym, kiedy mamy lepszą jakość, niż mamy, kiedy mamy takie gorsze nagranie, gdzie większy monitor, no potem się zastanawiamy, skąd te piksele i dlaczego to wszystko tak średnio wygląda, bo na moim telefonie albo na moim ekranie to było wszystko super i fajnie się oglądało. To tyle, jeśli chodzi o takie informacje podstawowe, zanim zaczniemy montować. O, jeszcze jedna rzecz. Słuchajcie, jeżeli montujemy film, to musimy mieć materiał. Zdobywanie i materiału filmowego, jeżeli robimy jakiś konkretny temat, to jest 70% całej pracy, jeśli chodzi o montaż. Musimy mieć w głowie zarys tego wszystkiego, jak to ma wyglądać, jaki ma być efekt początkowy, jaki ma być efekt końcowy.
Oczywiście inaczej jest, kiedy montujemy jakąś grupę filmów, którą zebraliśmy przez święta, a inaczej, kiedy filmujecie, tworzycie, o może tak lepiej powiem, tworzycie jakiś materiał, zbieracie materiał wideo pod określony projekt edukacyjny czy jakiś film dla uczniów. Bo im więcej mamy materiału filmowego, tym więcej możemy na nim propracować, pociąć, przenieść i tak dalej. Dobrze, teraz już włączam Canwę. Udostępniam ekran. O, Fundacja Zainspirowani. Słuchajcie, ja już jestem zalogowany tutaj na Canwie. Po lewej stronie mamy podstawowe foldery i tu jest ta nowa zakładka filmy. Te filmy naprawdę zobaczycie później, można w różne miejsca ustawiać, wkładać, montować. Ja wejdę sobie we wszystkie twoje projekty i wam pokażę, jak wyglądał, zanim przejdziemy do montażu, ten filmik, który jest na YouTubie, który puściłem wam na webinarium. Jeśli chodzi o zaplecze techniczne i przyciski, które wykorzystujemy, i jest dość intuicyjnie, nie ma ich dużo, to tak jak wspomniałem, jest tu ten podstawowy minimalizm potrzebny do zmontowania i wyeksportowania filmu. Mamy na górze nożyczki, które tną nam linię czasową. Bardzo szybko i sprawnie ten filmik się odtwarza i zarówno spacją puszczamy i zatrzymujemy. Ta biała kreska pokazuje nam, w którym momencie filmu jesteśmy, nad którym momentem filmu pracujemy. Natomiast po lewej i po prawej stronie mamy takie znaczniki, które pozwalają nam przyciąć odpowiedni fragment filmu. Czy to będzie z lewej strony, z prawej strony? Zobaczcie. Czy to będzie tutaj z prawej strony filmu? Fragment przycięty będzie nieaktywny i on nie będzie w naszym głównym projekcie. No i jest już stąd na takim szarym kolorze, mniej widocznym. W każdym momencie przesuwania tej linii czasowej widzimy na głównym ekranie, jak, w którym miejscu jesteśmy naszego filmu. Ja tutaj nacisnę gotowe. Możemy także skadrować nasz film, jeśli chcemy uciąć pod względem nie czasu filmu, tylko jego wielkości. Ja tutaj zmniejszę, zobaczcie, obraz. I to jest film w poziomie. Jeżeli ja go tutaj, chciałbym go rozszerzyć, przyciąć, to ja go mogę powiększyć bądź zmniejszyć. Jeżeli go zwiększam, no to automatycznie też jego jakość troszeczkę w tym wypadku ulega zmianie i jest pogorszeniu. Mogę go zmniejszyć i dostosować do odpowiedniego fragmentu na tej płaszczyźnie, na której pracujemy. Jeżeli byśmy mieli to, co też Sylwek wspomniał, w pionie, no to byśmy mieli tutaj i tutaj fragment filmu, no a po lewej i po prawej stronie byśmy mieli kolor z określonego tła. Czyli możemy kropować, czyli możemy kadrować, możemy ciąć nasze materiały filmowe, możemy przerzucić w poziomie, w pionie materiał. To jest możliwe. Natomiast jeśli chodzi o efekty i przesunięcia, tyczą się one w Canwie materiałów tekstowych bądź grafik, które tutaj umieścimy i wgramy. Zobaczcie, ja wpisałem tutaj taki tekst czas na, ja troszeczkę powiększę, żeby było
Oj, 100% to już jest dużo. O, większy. Pojawiają nam się wszystkie menu dotyczące tekstu wraz z jego przezroczystością, wszystko to, co jest możliwe w Canvie do edytowania tekstu. Natomiast jeżeli klikniemy gdzieś na zewnątrz tutaj naszego projektu, mamy przesunięcia. No i są to dość znane też takie przesunięcia, jeśli chodzi o PowerPointa. Znacie Państwo pewne elementy. Te z koroną no, są już dodatkowo płatne i nie ma ich w wersji darmowej do zastosowania, ale spokojnie blok, pojawianie się, wznoszenie, przesunięcie są elementami, które bardzo dobrze nam pozwolą pracować. Także tutaj pomniejsze wyjdę o 50%. Ogólnie jeszcze w prawym górnym rogu mamy ile nasz materiał filmowy w tym momencie zajmuje. Obecnie ten film to jest minuta 26. To jest nasz czas całego filmu. Jeżeli chcemy wstawić kolejny film, no to dodajemy kolejną stronę. Ja w tej chwili, słuchajcie, dla naszego projektu, o, oczywiście Canva też pozwala nam skorzystać z już z utworzonych, darmowych, dodatkowych elementów, które byśmy chcieli utworzyć w naszym projekcie. Ja w tym momencie, słuchajcie, pousuwam, żebyście zobaczyli, jak cały proces tworzenia tego materiału wygląda. Mamy pustą stronę, mamy pustą kartę. Możemy dodać tutaj zróżnicowane tło. I jeżeli damy samą grafikę, to też tutaj pojawia nam się czas, czyli ile możemy ustawić, w jakim czasie będzie ta sama grafika nam występowała. Czy to domyślnie jest to 5 sekund, ale możemy to dłużej, bo może jakiś tekst ustawiamy, jakąś informację. Jak korzystać z darmowych materiałów? Wystarczy na nie kliknąć. Zobaczcie, mamy piękny element zblurowania. Zobaczcie, powiększam go sobie. Jest już nasz pierwszy klip, materiał tutaj załączony. On ma 29 sekund. Mogę go edytować, mogę go skrócić. O, mniej więcej dotąd. I w ten sposób, dodając plus, dodaję kolejny materiał. Oczywiście można materiał na materiał narzucić, czyli jeżeli chciałbym na przykład tutaj takich bliczków nie ma dodatkowych, ale może jeszcze raz ten, tylko zobaczcie, zmienię jego przezroczystość. Przerzucę go w poziomie. I w ten sposób mamy nałożone dwa materiały filmowe. Ale zazwyczaj działamy tutaj w tym wersji Canva, działamy na jednym. Jak wgrać nasze filmy, które mamy w telefonie komórkowym? No, podłączamy kabel od ładowarki pod USB do komputera. W mój komputer wyszukujemy nasz telefon. Wchodzimy w odpowiedni katalog, zgrywamy go na dysk, no i z dysku przesyłamy go do naszej magazynu, no, zasobów. Ja mam akurat zajęty 1%, jeśli chodzi. Tutaj mam wszystkie materiały, które wgrałem. Jeżeli chciałbym wam zobaczcie, prześlij multimedia, wybieram, możemy z Facebooka, możemy z Google Drive'a, z Instagrama, Dropbox, urządzenie, czyli tutaj z zewnątrz, o, na pulpicie znaleźć jakiś materiał filmowy, który byśmy chcieli
akurat wgrać, zaznaczamy, wgrywamy i on nam się tutaj ładuje już, jeśli chodzi o projekt. Kolejna rzecz, audio. Ja w naszym filmie zastosowałem materiał, który jest dostępny za darmo w Canwie. Jest to ten fragment muzyczny. On jest tutaj darmowy. Ma 2 minuty i 14 sekund. I jeśli chodzi o materiał dźwiękowy, też możemy go przycinać, edytować, włączać w odpowiednim tutaj miejscu, skracać, ale więcej nie zrobimy. Nie zrobimy zwiększania głośności w danym momencie, ściszania głośności. No jest to, są to podstawowe funkcje, jeśli chodzi o ten montaż. W każdej chwili możemy spokojnie skorzystać z tych elementów, które mamy do dyspozycji w Canwie, gifów, animacji, nie ma najmniejszego problemu. Przejdźmy jeszcze raz do video, teraz tu też możecie, zobaczcie, mamy kategorie. O, damy drugi element. Ja go tutaj rozciągnę, żeby... I kolejny film, trzeci. Także zobaczcie, to jest, zobaczcie, jest to intuicyjna dość, o to ujęcie chyba Sylwka jest z drona, jak w zeszłym roku latał. No i mamy trzy elementy, trzy materiały filmowe. Cały, zobaczcie, cały nasz już fragment, cały nasz filmik, który w tej chwili montujemy, ma już 43 sekundy i 1/10 sekundy. Czyli na bieżąco widzimy, ile nasz materiał ma. To jest ważne, bo czasami jest tak, że projekty są ograniczane konkretną ilością sekund, minut i w tym musimy się zmieścić. Dobrze, teraz dodajmy sobie do naszego materiału filmowego tekst. O. Tekst jest edytowalny, wystarczy dwa razy kliknąć. 2020. Zobaczcie, będzie lepiej. Musicie też zwrócić uwagę na listę czcionek, która czcionka ma polskie znaki. To jest niezmiernie ważne, jeżeli robimy nie tylko materiał w postaci materiału filmowego, ale w ogóle jakikolwiek materiał, który przygotowujecie, bo to jest częsty błąd. Podoba nam się czcionka, ona pięknie wygląda, ale kiedy piszemy E, si, ci, ży, wszystkie te polskie znaki, jest zastępowana albo inną, albo w ogóle jest puste miejsce. Często jest zastępowana inną czcionką i to, uwierzcie mi, nie wygląda dobrze i nie wygląda profesjonalnie. Ja często widzę wśród uczniów właśnie takie prace, kiedy podoba im się dana czcionka, no ale nie ma zmiękczeń i nie widzą tego, że to E czy to si jest kompletnie inne od całości reszty tekstu. Także pamiętajcie, jeśli chodzi o montaż, te szczegóły też są ważne, bo to świadczy o tym podejściu i zaangażowaniu, żeby te elementy były dopracowane. Ja tutaj sobie zmniejszę trochę o przezroczystość. Jeżeli chcemy zobaczyć, jak dany fragment w filmie będzie wyglądał, możemy w tym momencie tutaj puścić.
i widzimy na bieżąco, co się dzieje. Okej, okay. Ja uważam, że tutaj trochę ten fragment jest... O, widzicie, za szybko kliknąłem i poszedłem wstecz, wszystkie moje projekty. Ja uważam, że ten element jest zbyt długi, nudzi już odbiorcę, zdążył przeczytać, co się dzieje, więc te 3 sekundy, o, 3 sekundy spokojnie wystarczą. I przechodzę do następnego elementu. Jeżeli chcę używać cały czas tej samej czcionki, bo to też jest ważny element, jeżeli robicie prezentację w PowerPoincie, trzymajcie się cały czas tej samej czcionki, bądź 2-3 czcionek, które wybraliście do projektu. Nie zmieniajcie co slajd, co przejście, coś innego. Nadmiar nie jest dobry. Skopiuję sobie Ctrl-C, no i wkleję tutaj Ctrl-V. No i teraz jest biały tekst, no nic nie widać. Nawet jeżeli to przezroczystość, także zmienimy kolor czerwony, o, czarny. I tutaj też czarny. No i wpiszmy... Zobaczcie, to jest ten fragment, kiedy to E jest kompletnie inne od reszty. W 2020 będzie lepiej. Czas na zmiany. No i oczywiście ten tekst jest za duży. Go sobie tutaj zmniejszę do 48, a ten fragment nie jest mi kompletnie potrzebny. I ustawiam go tutaj. No i tutaj do tego elementu dodam animację. I mogę dodać tutaj blok, mogę dodać pojawianie się. I zobaczcie, czy tam przesunięcie, wznoszenie, fikołek, przepraszam. No i kolejny element montowania, czyli tutaj chciałbym zobaczyć, czy ten materiał nie jest za długi. O, spokojnie do tego starczy, z przodu tutaj troszeczkę sobie przytnę, o, z tej strony też, o, i zostawię, tak mi się podoba i przechodzę dalej. I wklejam sobie tutaj, no i zmienię sobie tekst. I tutaj też to jest tak troszeczkę mało czytelne. Zobaczmy może, no czerwony to tak średnio tutaj wygląda. Ale dla naszego projektu zostawię czerwony. To są podstawowe kolory domyślne, oczywiście tu mam całą gamę kolorów, a jeżeli chcecie konkretny kolor, no to wiecie, że możecie go też wpisać, bo każdy kolor ma swoją numer i odpowiednik. Ale najpierw chwila relaksu. 11 sekund to jest za dużo, o, z tej strony. I też ustawmy sobie jakieś przejście, jeśli chodzi o tą animację, o, blok. No i zobaczcie, jak to wygląda. W zależności od szybkości internetu, ten rendering. Ok. No i jeszcze jeden fragment i tutaj chciałbym dodać zdjęcie. Zdjęcie do naszego materiału filmowego. O,
Też dla dzisiejszego webinaru skorzystam tutaj z darmowego. Ustawię go tutaj. O, w ten sposób. I zobaczcie tutaj, chciałbym, żeby to zdjęcie z tekstem, który tutaj napiszemy, może z 7 sekund, ale jeszcze zmniejszę, bo wpadł mi pewien pomysł do głowy. 125, dobrze, dużej jakości, fajne zdjęcie, ale może go przesuńmy trochę. O, to co jest? Przerzucimy. O, 7 sekund, przerzuć, dobrze. No i dodajmy sobie ten nasz tekst, ja już mam Ctrl V, bo mam go zapisany, wklejany. Czas na zmianę. Zdrowych, spokojnych. Można tekst duży, zdrowych i spokojnych. Zobaczcie, widzicie, w tej czcionce nie ma zmiękczeń i eś, i o. Dlatego będę próbował, może, o, halleluja, oj, niechcący, moment, usunę. Będzie to, jest różnica, ale może nie aż tak duża dla... O, na zielono, mentorowa. Świąt. Można oczywiście, tak jak w tekście, do lewej, do prawej, do środka. Ja to akurat to zrobiłem w ten sposób. No i powiedzmy, że zmieńmy sobie, sprawdzamy, czy wszystko jest dobrze, uznajemy, że muzyka jest odpowiednia, chyba, że coś... świątecznego. Też możemy odsłuchać fragment. Ja na razie zostawię ten, bo ten jest taki najmniej inwazyjny, jeśli chodzi o odczucia. No i uznaję, że nasz projekt jest gotowy i chciałbym go zapisać, chciałbym go wyeksportować. Mamy tutaj na górze, w prawym górnym oknie, rogu, pobierz. Video MP4 to jest format, do którego nam nasz projekt Canva eksportuje. To jest sugerowane. Możemy to wyeksportować jako pojedyncze pliki GIF-a, ale jeśli chodzi o video, to mamy dostępny format MP4. No i oczywiście też możemy sobie wybrać, czy wszystkie strony będziemy eksportować, czy tylko jakiś wybrany fragment, który zmontowaliśmy. Ja dla szybkości pracy zaznaczę tylko tą pierwszą stronę, nacisnę gotowe i pobierz. I w ten sposób Canva informuje nas, że trwa przygotowywanie projektu. Mamy to w postaci jednego krótkiego klipu, więc zobaczcie, idzie to dość sprawnie. Po wyeksportowaniu ten plik nam się pobiera na dysk, o, właśnie nastąpiło jego pobranie. No i odtworzę i zobaczcie, mam te 3 sekundy pliku na gotowo już zrobionego. Możemy kontynuować edytowanie, zmieniać, odtwarzać. I tak wygląda, słuchajcie, prosto, sprawnie i szybko montowanie materiałów filmowych, jeśli chodzi o Canvę. Znając
tą stronę i znając tutaj, przewidując pewne elementy i otwartość kanwy na potrzeby rynku, na pewno pojawią się, podejrzewam, kolejne efekty, kolejne dodatkowe opcje, jeśli chodzi o film, ale spokojnie mówię Wam, że do elementów edukacyjnych to, co tutaj Canva nam daje, jest naprawdę świetną sprawą, w szczególności jeśli chodzi o e-nauczanie. Ja z mojej strony, no z mojej strony to już tyle, jeśli chodzi, nie chcę Wam przedłużać dzisiaj, bo to, tak jak wspomniałem, jest to webinar też taki przedświąteczny, gdzie macie sporo czasu. Sylwku, czy jesteś tutaj wśród nas? Tak, tak, cały czas jestem. Słuchajcie, ja już Wam udostępniam certyfikat za dzisiaj, ale także będę przypominał o tym, że po pierwsze, słuchajcie, zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie, o którym wcześniej wspominałem, czyli słuchajcie, konkursie związanym z nowymi technologiami i świętami. Możecie właśnie nakręcić film, możecie równie dobrze, słuchajcie, zrobić fotkę, podrzucić tą fotkę, czy chociażby możecie też coś opisać, jak wykorzystujecie tą technologię. Tu mam jeszcze pytanie, czy Darku testować do ilu minut film może być? Ja mam wersję edukacyjną, napisałem tutaj do Canvy już ponad 2 lata chyba będzie, o to, żeby mieć tą wersję edukacyjną, bo tutaj patrzę, czytam na czacie, że są pytania. Tak, można uzyskać wersję edukacyjną, więc wtedy automatycznie mamy więcej możliwości. Do ilu filmów? Słuchajcie, ja testowałem do 25 minut, ale dla potrzeb edukacyjnych nagrywanie dłużej, przynajmniej nie wiem, jak Sylwku, ty uważasz, że dłużej niż 10-15 minut materiału filmowego jest spokojnym elementem wystarczającym, szczególnie gdzie możemy te materiały podzielić na minuta, 30 sekund, 40, w zależności od prezentacji, od tego, do czego będziemy korzystać. No tutaj wracam do swojej pierwszej wypowiedzi. Jeżeli chcemy się zająć profesjonalnie montowaniem, nagrywaniem i publikowaniem materiałów filmowych, no to musimy się przerzucić na inne oprogramowanie. Tutaj ja nie wiem, czy mogę, Sylwku, lokować produkt, więc może... To zależy jaki. No dobra, to zrobimy tak, że ty wylokujesz jeden, ja też wylokuję jeden produkt, natomiast rzeczywiście, słuchajcie, Canva, to tak jak przy grafikach jest do takich prostych, czy grafiki w Canvie stworzymy naprawdę świetne. Ja wierzę w to, że to wideo w Canvie też z czasem się naprawdę nam rozrośnie. Natomiast w tej kwestii jednak wideo to takie dość proste, szybkie składanie wideo. Nie wiem, w ogóle, jeżeli chcecie, to my z Sylwkiem i całą ekipą zapraszamy na webinaria już dłuższe z dodatkowymi opcjami, gdzie jeżeli będziecie chcieli, no to pokażemy, jak się montuje filmy w innych programach bądź grafikę komputerową. Ale to najpierw tak, zacznę, bo właśnie widzisz, wybiegłeś mnie. Raczej powiem o tym i wrócimy do wideo. Więc słuchajcie, w styczniu, w nowym roku Darek do nas wróci z końcem stycznia, już nie pamiętam daty teraz, ale to jest coś koło 20 któregoś stycznia, będzie, słuchajcie, darmowy webinar z Darkiem godzinny, tak jak teraz. I uwaga, będzie z Photoshopa. Coś, czego jeszcze nie było w internecie edukacyjnym, przynajmniej ja nie widziałem żadnych webinarów o Photoshopie, tak więc bądźcie, obserwujcie profile zarówno Fundacji Inspirujemy, jak i Mentor Systemy Audiowizualne oraz w grupie Zainspirowani, tak tam będą pojawiać się informacje. Natomiast już nastawcie się, to jest koniec stycznia, będzie godzinny webinar z podstaw właśnie obsługi Photoshopa. A Darek Wam pokaże też, jak tego Photoshopa chociażby sobie w miarę przyzwoitych pieniądzach w subskrypcji wziąć, bo nie oszukujmy się, że wersje pro często są płatne i tego raczej nie przeskoczymy, aczkolwiek powiem Wam za chwilę o jednej rzeczy,
A potem w lutym, słuchajcie, w ramach naszych webinarów pro, czyli 3-godzinne webinary w małych, zamkniętych grupach, będzie okazja, słuchajcie, spotkać się z Darkiem, gdzie będzie Photoshop dla bardziej zaawansowanych. Darek jako zawodowy, nie tylko, słuchajcie, Darek jest nauczycielem, no ale wiadomo, jak wielu nauczycieli ma sekretne supermoce i Darek po pracy w szkole jest zawodowym fotografem, tak więc słuchajcie, od zdjęć noworodków widziałem przez zdjęcia ślubne i inne sesje dziwne, łącznie ze zdjęciami, jak ludzie, jak, że tak powiem, mokrzy panowie się obciskują, czyli walki MMA i tym podobne. Tym Darek zajmuje się po godzinach. Nie, jeżeli się zastanawiacie, tak jego żona wie o tym wszystkim, że chodzi na wesela do obcych osób, też wie, na chrzciny też chodzi i tak dalej. Zawsze wstawia sobie w relacje fotki, jak to ciągle gdzieś w jakimś kościele lub u kogoś innego zajada się jakimś rosołkiem i innymi pyszkościami. To tak pół żartem, ale tak naprawdę serio Photoshop z Darkiem. Ja się nie mogę doczekać tych lekcji, znaczy tych lekcji, tych webinariów z Photoshopem. Bardzo jestem nakręcony na nie i Sylwek o tym wie, że cały czas pytałem o terminy. Tak, o terminy. Tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo. Dla mnie Photoshop jest no, taką trzecią ręką, jeśli chodzi w tworzeniu materiałów edukacyjnych nawet na lekcje, tworzeniu notatek wizualnych. Ja, jeśli chodzi o tego tableta, który teraz jest bardzo popularny, opisanie, no już używam ponad 10 lat i też nie wyobrażam sobie pracy na tablecie i kiedy tworzę na Teamsach, logujemy się, tak, mam zrzut ekranu, no to ja mam Photoshopa i po prostu robię to na bieżąco i słuchajcie, no tyle możliwości edukacyjnych, co daje nam ten program, no mega, mega i nie tylko uczymy się, ale no bawimy się fajnie, bo jeżeli mamy dobrze, świetnie wykonany projekt, to jesteśmy sami z siebie zadowoleni. Ja tylko powiem, słuchajcie, nie wiem, czy pamiętacie innego naszego prelegenta Łukasza Gierka. Legenda głosi, że Darek używał wcześniej tabletu graficznego, niż Łukasz stracił włosy. Tak więc podobno Łukasz jeszcze miał bujną czupynę, jak Darek tego używał. Natomiast wracając o tym, słuchajcie, będziemy informować. Warto już sobie zapisać gdzieś, obserwować fundację. Będziemy wstawiać posty w styczniu. Najpierw darmowy webinar z Darkiem, a później dla chętnych naprawdę w małych grupach webinary pro, na które serdecznie zapraszam. Widzę Wojtka, którego serdecznie pozdrawiam, który był ostatnio właśnie na takim webinarze z Martą. Później też są nagrania i to wszystko. Natomiast ja chciałem powiedzieć, że jako, słuchajcie, też zapalony filmowiec, taki amator, ale to taki totalny amator filmowiec, który kręci różnego rodzaju filmiki. Chciałem podzielić się dwoma aplikacjami, z których używam, to tak na koniec, taki bonusik. Słuchajcie, jedna aplikacja to jest WeVideo, nie wiem, czy tak zobaczycie w moim telefonie, którą notabene bardzo fajny prezent dla wszystkich mi, czyli Microsoft Innovative Experts, można mieć w licencji pro przez rok za darmo. To też zachęcam, jak będą zapisy na kolejne edycje MIE z Microsoftu, warto dołączyć, takie bonusy można sobie jako MIE zdobyć. Natomiast druga aplikacja do składania wideo, już takie bardzo profesjonalna, to jest Final Cut Pro, który dostępny jest na MacBooki, a ponieważ akurat pracuję na MacBooku Pro prywatnie, to korzystam też z tej aplikacji, składam sobie w niej moje filmy z drona, o których notabene z Darkiem rozmawialiśmy, bo prawo dla droniarzy się zmienia akurat od 1 stycznia. I Darek, to lokowanie produktu swojego do wideo jeszcze chciałeś, czy ty o tym Photoshopie chciałeś tak? Nie. Lokowanie produktu miało być, jeśli chodzi o montowanie filmów. No to ja bym polecał Adobe Premiere, nie wiem, czy to tak się mówi po angielsku, Premiere, i VideoHive. To są dwa programy, no są to płatne programy, ale są subskrypcje, tak jak tutaj Sylwester wspomniał. Słuchajcie, ja za pakiet Lightrooma i Photoshopa płacę, jeśli dobrze pamiętam, $12 miesięcznie i to jest pobierane z konta. Mam wersje oryginalne, cały czas aktualizacje, pliki, które eksportujemy, nie musimy się martwić o żadne prawa autorskie, że robimy coś na nielegalu. No słuchajcie, wersja, z której korzystamy, bo to tak się nazywa plan dla fotografa, już chyba 3 lata, rozwiązało wiele takich problemów, jeśli chodzi o ściąganie, instalowanie nielegalne tego Photoshopa,
a teraz przez chmurę wszystko bardzo fajnie, także polecam. Słuchajcie, montujcie filmy, róbcie zdjęcia. W wakacje chyba, Sylwestek, to był wakacje, ten artykuł, jeśli chodzi o fotografię. Mhm, tak. Tak, na blogu Mentorowych Inspiracji Mentora jest... Ale także na blogu Fundacji, o ile dobrze pamiętam, Fundacja, znaczy dokładnie inspiruje.me, taka fajna nazwa, tam też wydaje mi się, że jest. Jest krótki, treściwy, mam nadzieję, artykuł dotyczący kadrowania i robienia zdjęć, ale on też jest. Się do filmów. Poczytajcie może przy wigilijnym stole to nie, ale... Nie, przy wigilijnym to nie, właśnie, słuchajcie, na wigilia to jest świetny pomysł, żeby coś nakręcić. Jeszcze jedno pytanie, słuchaj, Darek z Facebooka, czy da się przyspieszyć filmik załadowany z komputera? Nie ma opcji slow motion ani fast. To są elementy tylko podstawowe, jeśli chodzi o montowanie. Ja wiem, że teraz na telefonach algorytmy mają te bumerangi, zmniejszanie prędkości odtwarzania filmów, ale to chyba wydaje mi się, że to jest dobry kierunek, jeśli chodzi o Canva, to oni coś tam w tym temacie będą szykować. Czy jeżeli chodzi o Canva z mojej strony na przykład, to ta prostota faktem jest widoczna, ale zaletą jest to, że możemy te slajdy, które do tej pory robiliśmy, łączyć sobie właśnie z wstawkami filmowymi, słuchajcie, i z tego stworzyć taki pełen film, prezentację właśnie takich slajdów, coś chyba o czym Mirka wcześniej wspominałaś, tak, właśnie pokaz świąteczny ze zdjęciami jako film, to jest super sprawa i łączenie w ogóle właśnie statycznych zdjęć z wstawkami filmowymi, które gdzieś tam w okienku, czyli tak zwane PIP, okno w oknie i to fajne prezentacje takie wideo wychodzą, więc tu można się pobawić bardziej kreatywnie, bo to nie jest taki szablonowy program do składania filmu fabularnego, tak? Bardziej do kreatywnych takich rzeczy i tak trzeba to jakby traktować Canva jako swego rodzaju właśnie taki kombajn graficzny do eksperymentowania graficznego. Poruszyłeś bardzo ciekawy temat łączenia tych technologii. Ja się odniosę tutaj do tableta graficznego. Z tobą rozmawiałem na ten temat i z Łukaszem, że no wiele osób kupiło ten tablet graficzny i Monika nawet wspomniała, że czasem na niektórych jej się lepiej pisze, a na niektórych gorzej. Więc przyzwyczajenie i umiejętność też korzystania z technologii, co chcemy zrobić i w jakim tempie i czy bardzo zaawansowana aplikacja i program będzie skuteczna do tego materiału, który chcemy wykonać. To też jest w ogóle temat rzeka, o którym można spokojnie porozmawiać. Może kiedyś zrobimy webinar, bo tak jak rzeczywiście masz rację, tak jak ja zupełnie w czym innym składam swoje filmy amatorskie, tak z lotów, przelotów dronem, które rzeczywiście tak są w 4K, stąd złożenie, tu przyspieszenie, korekcja pewnych obrazów i tak dalej wymagają jednak kilku takich funkcji, dlatego tu używam bardziej zaawansowanego oprogramowania, które też powiedzmy, że kosztowało swoje, a zupełnie w czym innym składamy filmiki takie, które nakręciliśmy telefonem, tak? I też na przykład filmik świąteczny z zeszłego roku, nie zawsze jest przy dzieciaki, kręcimy jak pod choinką, czy jak właśnie odwiedzamy rodzinę, takie krótkie filmiki i później się montuje taki krótki klip, tak? Czy chociażby z takich wyjazdów krótkie klipy, to można spokojnie sobie montować właśnie w telefonie, używając jednej z aplikacji dostępnych. A Canva notabene też jest instalowalna, zarówno na desktopach, jak i na telefonach, nie tylko w wersji online, bo to też warto powiedzieć, że ma dedykowane aplikacje. Słuchajcie, pomyślcie, jeśli mówię, nie wiem, teraz akurat do fizyków, chemików, projekt edukacyjny dla dzieciaków, nakręć film z eksperymentu, zmontuj go szybko w Canvie, raz, dwa, trzy. Świetna sprawa. Zrobiony temat i inaczej niż zwykła prezentacja w PowerPoincie. I bardziej satysfakcjonujące niż testy w test portalu. Słuchajcie, no dobrze, ja może tak już zacznę ku końcowi. Moi drodzy, pewnie jeszcze gdzieś tam się zobaczymy na forach w internecie, aczkolwiek życzę wam tego, czego życzę sobie, czyli mniej Facebooka, mniej online'ów. Jutro planuję zakończyć online'y, tak, i kończę to z pompą, ponieważ słuchajcie, z moją klasą umówiłem się na nielegalu, mam nadzieję, że tego nie słyszy moja pani dyrektor, na lodowisku, ponieważ nie możemy spotkać się na wigilii klasowej w sali, tak więc spotykamy się na lodowisku, na żywo, bo wszyscy pragniemy takich spotkań w realu, takich żywych. Życzę wam takich spotkań z rodziną, tego spokoju przez te święta, odpoczynku,
też właśnie między innymi, słuchajcie, od tych ekranów, bo ten 2020 to tak troszeczkę przesiedzieliśmy przed tym komputerem, więc może warto się oderwać, idźcie na spacer do lasu, ulepcie bałwana, jeżeli będziecie mieli śnieg, czy chociażby porozmawiajcie na żywo z rodziną, uwiecznijcie to wszystko, tak, bo to dość wyjątkowy rok, więc może warto takie podsumowanie sobie zrobić. I takie właśnie pokazy, jak Mirka pisze, doskonale, słuchajcie, tak wykorzystać, a my widzimy się na żywo po nowym roku, mam nadzieję, że z naładowanymi bateriami, nowymi pomysłami i liczymy na to, i tego też Wam bardzo życzę, żebyśmy powoli zaczęli wracać do normalności i te technologie, żeby były dodatkiem przy naszej tej szkolnej pracy i przy naszym monitorze czy tablicy, a nie wypełniały nam całej pracy, tak jak troszeczkę teraz jest, bo te Teamsy, Google Meety, Zoomy i inne aplikacje, to wszystko tak naprawdę, tak, to jest bardzo duża część naszej pracy, więc trochę interakcji na żywo z uczniami, ale przede wszystkim najpierw zacznijmy, słuchajcie, od rodziny i zróbcie coś dla siebie, to jest też ważne, żeby zachować ten dobrostan taki nasz nauczycielski, nasz rodzinny, zróbcie coś dla siebie, ta godzina, tak, w tygodniu chociażby. Zagospodarujcie czas na Photoshopa. A, to jest Darek już od razu, o Photoshopie będziemy gadać w styczniu. Zróbcie coś dla siebie, takiego naprawdę. Jeżeli ktoś lubi gotować, zróbcie sobie coś dobrego. Jeżeli lubi ktoś spacer, weźcie psa chociażby na spacer, czy spędźcie ten czas tak, żebyście wrócili odpoczęci i naładowani, bo tak samo jak ważne jest to, żebyśmy pracowali kreatywnie, tak samo ważne jest to, żebyśmy nauczyli się odpowiednio odpoczywać, a czasami to nawet, słuchajcie, poleżenie jeden dzień w łóżku, to jest też taka fajna sprawa. To dla tych, którzy mają dzieci, bo jak ty, Darek, jeszcze nie rozumiesz tego, co to jest poranek, kiedy nikt ci nie budzi, nikt ci nie opowiada o Fortnite, ani Minecraftie lub innych rzeczach. W tym momencie mam bardzo rozbudowane poczucie empatii. Dziękuję ci bardzo, słuchajcie. Dobra, ja już nie przedłużam. Wesołych świąt. Widzimy się wirtualnie gdzieś tam jeszcze w międzyczasie. Wszystkiego dobrego. A na żywo do zobaczenia. Mam nadzieję po nowym roku. Wszystkiego dobrego. Darku, również ci dziękuję. Czekamy na filmiki pewnie, tak. Nie? Ja nakręcę jakieś z lodowiska, żebyś wreszcie przyjechał. Darek mieszka 40 km ode mnie, a nie chcę zapraszam, nie chcę przyjechać na lodowisko. Chciałem 31, ale mi nie pozwalają. Po 19, mój drogi, 31 po 19 ja raczej nie będę w stanie jeździć na łyżwach, nawet jakby było lodowisko otwarte, a kiedyś był Sylwester u nas na lodowisku. Natomiast możesz przyjechać drugiego. Jak dojdziemy do siebie wszyscy, bo każą nam do 7 rano, że tak powiem, Sylwestra obchodzić, nie wcześniej. Dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia. Wesołych świąt.